Cześć, tutaj Justyna. Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw Barbie tęczowe włosy. Jest to zestaw od firmy Mattel, przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę, szczotkę do włosów, preparat do farbowania, 3 spinki oraz specjalną prostownicę. Do zabawy przydadzą się także 2 gumki do włosów. Nasza lalka uwielbia swoje włosy, bardzo długo je zapuszczała. Ostatnio zrobiła sobie także pasemka na swoich czekoladowo-brązowych włosach. Ma teraz blond pasemka. No ale to nie koniec zmian. Chciałaby dodać sobie jeszcze troszeczkę uroku, dlatego postanowiła zrobić sobie tęczowe pasemka. Zgłosiła się z tą prośbą do mnie. Ja bardzo chętnie jej pomogę. A do farbowania użyję specjalnej prostownicy oraz preparatu do farbowania. Zanim zabierzemy się za farbowanie, warto wyszczotkować włosy lalki za pomocą dołączonej do zestawu niebieskiej szczotki. Proces farbowania pokazywałam Wam już w innej recenzji, w takim samym zestawie z nieco inną lalką. Oczywiście tutaj też omówimy sobie krok po kroku, co należy zrobić, aby uzyskać piękne tęczowe pasemka. Włosy rozczesane. Przyszła teraz pora, żeby przygotować nasz preparat. Wystarczy otworzyć plastik, a kolorowy kadridż wsunąć w miejsce tekturki. Otwieramy plastik. A teraz należy prawidłowo zamontować ten kadridż w naszej prostownicy. Jak widzicie, mam tutaj 2 końcówki. Jedna z nich jest wypukła i ta powędruje na samą końcówkę prostownicy. Druga musi się dopasować. Słyszymy kliknięcie i prostownica jest gotowa. Kolejny krok to wybór pasemka. Pasemko powinno być nieco szersze niż nasze kolorki, ale oczywiście jeżeli będzie węższe, to nic się nie stanie. Po prostu jeden z kolorów się nie odbije. Pasemko mam wybrane. Teraz wystarczy przyłożyć prostownicę i mocno przeciągnąć. Im mocniej przeciągniecie, tym efekt będzie wyraźniejszy. Ten sam zabieg powtórzę z drugiej strony, choć tutaj mamy nieco mniej blond włosów i obawiam się, że efekt nie będzie aż tak dobrze widoczny. Pasemka gotowe, ale Barbie ma zdecydowanie ochotę na więcej. Teraz stworzymy jej jakąś fajną fryzurę za pomocą gumek i spinek. Włosy z pasemkami zwiążę w luźną kitkę. Do tego celu użyję różowej gumki. Teraz wepnę kilka kolorowych spinek. Dwie mniejsze przypnę na kitce, natomiast największą różową ozdobię drugą stronę głowy. Myślę, że ta fryzura doskonale pasuje do całej lalki. Jak widzicie, piękne włosy świetnie się układają. Jeżeli chodzi o twarz lalki, to ma ona piękne brązowe oczy podkreślone długimi rzęsami i uroczy uśmiech z różową pomadką. Pod włosami kryją się duże różowe kolczyki w kształcie kółek. Świetnie pasują one do sukienki. Góra sukienki to różowy neonowy top wykończony siateczką, pokryty brokatem.
Na wysokości pasa mamy czarną tasiemkę, a poniżej ołówkową dopasowaną spódnicę w dużo kolorowych geometrycznych wzorów. Na prawym nadgarstku mamy również niebieską bransoletkę. Do tego stroju Barbie założyła czarne sandałki na obcasach. Muszę przyznać, że zestaw tęczowe włosy zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i jestem pewna, że Wam również się spodoba. W zestawie znajdziemy piękną lalkę, a także akcesoria potrzebne do stylizacji włosów. Oczywiście największą atrakcją będzie prostownica, która tak naprawdę farbuje włosy naszej lalki na piękne tęczowe pasemka. Jeżeli pasemek chcecie się pozbyć, to wystarczy umyć włosy lalki i wtedy zabawa zaczyna się na nowo. Cały zestaw jest świetnie przemyślany, dlatego oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat zestawu, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne zestawy z lalką Barbie. Do zobaczenia!